Państwa zobaczy. Nasz ateistyczny Pałac Kultury Stalina i Lenina. No to już wiadomo, prawda, że tak, nie ma ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych. Prawosławni to nie balują teraz, prawosławni to jakby mieli, to w cerkwi najchętniej balują, proszę Państwa, ale póki co. Prawosławni to mają do 6 stycznia jeszcze pełno czasu. A tu w Warszawie to o co chodzi? O co chodzi? I nie orientują się właściwie w niczym. Warszawa zielona. Teraz błyska ten Pałac Kultury ateistyczny Stalina i Lenina. Postawiony, tak jak mówi Grzegorz Braun, bezprawnie w miejscu prywatnym. Proszę Państwa, sobie stoi. No już chyba będzie stał, no bo skoro on jest jako ten zabytek, to niech se stoi. Oto jest Warszawa, Warszawa centralna.